Kompromitujące wyznania o komunii będziemy wyciągać od naszych gości. Iza Janachowska, Leszek Stanek, Dawid Woliński. Dawid, zacznę, pozwolisz, od ciebie, bo wyobrażam sobie, że ty jako projektant mody musiałeś sobie po prostu zaprojektować swój garnitur komunijny. Część tego stroju ma do dzisiaj. Ta biała koszulka. Słuchajcie, to było troszeczkę inaczej, no bo generalnie strój komunijny to, mimo że to nie był uniform, to jednak był uniform, bo były sklepy z garniturkami dla chłopców i z sukienkami dla dziewczynek. I każdy jakby w zasadzie nie mając uniformu, miał uniform. No miałem garniturek taki, pamiętam, z muchą, wielką taką, większą w zasadzie ode mnie. Ale ze sklepu? Ze sklepu, i tak. Żadnych nie było żadnych twoich nie inwencji? Było, nie było inwencji, absolutnie, absolutnie miałem to w nosie wtedy, słuchajcie, kompletnie. Wtedy założyłem i... Ale to zupełnie inaczej niż Leszek, bo Leszek tego nie miał w nosie, prawda, Leszek? Absolutnie. Zaprojektowałeś swój tak, kostium. Tak, naprawdę. Serio? To tak. Była afera rodzinna, mając 9 lat, bo wtedy, do moich czasów, przynajmniej 9-latki chodziły. No 9, tak. Dokładnie. To była taka sytuacja, że moja prababcia była krawcową, babcia również po fachu gdzieś tam, ale garniturek szyłem u pana krawca i bardzo się uparłem na krótkie spodenki. Oczywiście była w domu afera, no moja babcia, prababcia, głęboko wierzące katoliczki, jak to do kościoła w krótkich spodenkach, udało mi się to przeforsować. I jako jedyny rzeczywiście miałem ładne, krótkie spodenki. A miałeś tego ze skarpety takie długie? Długie skarpety długą marynareczkę i wyglądałem przecudownie. Jedynym mankamentem całego eventu... To były białe czy czarne? Garniturek granatowy. W prążki, pamiętam jak dzisiaj. Jest. Do dzisiaj mi fetysz krótkich spodenków do długich rękawów u góry został. Natomiast jedynym mankamentem całego tego wydarzenia było to, że było strasznie gorąco i pamiętam, że te świece, które były kupowane gdzieś w zachrystiach, wszystkim tak więdły strasznie mocno. Mam wrażenie, że Iza patrzy na ciebie z takim uwielbieniem, jak my się uwielbiamy, no. Krótkie spodenki. A to, bo to jest ważna sprawa, żeby nie było, że to ja wymyśliłem krótkie spodenki na komunię. Izy to też rozmawialiśmy. W krótkich spodenkach też na komunię. Jest nieco starszy ode mnie, też w krótkich spodenkach. Tak, że kiedyś chłopcy też mieli krótkie spodenki. Ale kiedyś po prostu w okresie międzywojennym. Ej! Też! Ale nie, słuchajcie, no trochę w okresie międzywojennym, bo nie wiem, czy wiecie, ale w tej chwili są nowe przepisy i nie ma czegoś takiego jak kupowanie dowolnych strojów, tak, tylko są stroje zunifikowane, alby, tak. I nie ma tego, ja też pamiętam, ja też miałam sukienkę. Też miałeś krótkie spodenki? Nie, ale kupioną na bazarze Różyckiego, w budce pod tytułem sukienki. Ale ogromną. Nie, bo nie, ja byłam skromna, ale wiesz, teraz, to mi zostało. Teraz Iza, jak twoja komunia? Ja jakby bardzo się stresowałam tym, czy właśnie będą w mojej szkole wprowadzone alby, czy nie, bo jednak no nie chciałam. Chciałam mieć piękną sukienkę i chciałam móc ją i za to już po wojnie do komunii poszła. Definitywnie. Więc to był taki stres, żeby tylko tego nie wprowadzono. Więc na szczęście mogłam sobie wybrać suknię. I do dzisiaj ci tak zostało? Zostało mi, że lubię w tych białych, długich sukienkach. A żebyś wiedział. Naprawdę? Przysięgam. Tylko zmieniła kolor na żółty i jak znalazł? Nie dzisiaj na sobie, ale... wyrosłaś z niej przede wszystkim? Czy wyrosłam z niej, ale w talii mam pasuje. Takie coś, że te takie najważniejsze suknie w swoim życiu trzymam. I trzymam swoją suknię z komunii, teraz trzymam swoją suknię ze ślubu. Jestem z nimi bardzo zżyta i mam problem, żeby je... Słuchajcie, a przyjęcia komunijne, bo tu muszę uspokoić, bo bohaterowie naszego materiału martwili się, że teraz nie urządza się ich w domu. Urządza się. Wczoraj byłem na klasycznej, pokomunijnej domówce. Ja cudownie. Pozdrawiam właśnie wszystkich z wczoraj domówki. Naprawdę, Dawid, to niezła była impreza, bo się nie zauważyliśmy. Ale słuchajcie, no przyjęciami... Ale to miało swój urok, ale pamiętam. Ale jeszcze jest aspekt religijny w tym wszystkim. Czy to nie jest trochę tak, że utonęliśmy... No teraz to nie wiem, ale... W komercyjnym takim evencie rzeczywiście, gdzie to za moich czasów też już tak było, że Komunia Święta była takim komercyjnym eventem, gdzie wszystkie dzieci licytowały się na prezenty i na ilość pieniędzy zebranych podczas... Nie, tak, no to a ja wiem, tylko... Ale ja już byłam na kilku komuniach, gdzie rodzice poprosili, żeby na cele charytatywne były... No i to cudownie. Ale nie wiem, z kolei te dzieci nie będą miały tych wspomnień. No, ale to też było fajne. Znaczy, pieniądze z komunii, ja pamiętam tak, miałem BMX-a, zegarek elektroniczny, taki, który to był już wtedy wypas, składał się w robota w ogóle, taki czerwony. Jesus. I jeszcze mi starczyło na Kasprzaka wtedy. Ale i to był, na licencji to był, Grundiga. Tak, ale to był wtedy taki komunijny pakiet, że jak, no, każdy to musiał mieć, po prostu. Jestem kalkulatory. A teraz Kinga, kład, komórka i laptop. Kinga bardzo ładnie właśnie nawiązałaś do tego, że w sakramencie komunii tak naprawdę chodzi o przyjęcie Jezusa do serca i powinniśmy przede wszystkim o tym pamiętać, jeżeli świadomie, jako rodzice, jako opiekunowie podchodzimy do ale słuchajcie, no, byłem świadkiem w zeszłym roku komunii mojego syna i wszystkich kolegów i koleżanek bardzo z jego klasy. Bardzo. Oni to naprawdę głęboko przeżywali, tak. Mi się wydaje. Może rodzice się skupiają na prezentach i oczywiście, że dzieci trochę też, ale przy
przygotowanie do komunijnak trwa tak długo, oni się tym tak przyjmują. Że każde dziecko już jest w stanie to zrozumieć wtedy, prawda? Bo to jest proces. Czyli to jest trochę nagroda za te miesiące przygotowań. Ale ten wyścig zbrojeń prezentowy, to też czasami jest przegięcie. Ale mam wrażenie, że ten wyścig często też jest bardziej między dorosłymi niż między dziećmi. Dzieci cieszą się ze wszystkiego tak naprawdę, co dostaną. Ale wiesz, jak idziesz następnego dnia do szkoły i dostałaś medalik, a twoja koleżanka komputer czy rower, czy coś. No faktycznie, teraz te czasy może trochę się zmieniły. Na przykład jest taki prezent, który ja zapamiętałam ze swojej komunii i to były wrotki, które dostałam od jednej z cioci i pamiętam właśnie, że już po kościele ubrałam te wrotki i cały czas jak rodzina siedziała i biesiadowała, to ja po prostu jeździłam na tych wrotkach. No ja też pamiętam i to jest moje wspomnienie dziewczyn i chłopców właśnie w tych sukienkach i w garniturkach czekających na tą wieczorną mszę i właśnie bawiących się w piaskownicy na huśtawkach. Fajny bardzo. Ale słuchajcie, no, ja u nas w rodzinie, że tak powiem, nad całym tym aspektem takim tradycyjnym zawsze czuwa babcia. I to wszyscy jakby wracają takiego kręgosłupa do tej bazy, że robiliśmy komunię w domu, no bo babcia to musi w domu, że nie w restauracji, no bo co to za komunia w restauracji. I to wszystko zawsze, myślę, że każda babcia w rodzinie jest pewnego rodzaju takim aspektem powrotu do takiej tradycji, do czegoś takiego prawdziwszego troszeczkę i te babcie wiesz, trzymają też to. Ja mam wrażenie, że tego chcą i potrzebują, tak, bo ja pamiętam, że dla moich córek najważniejsze było to, akurat mają jedna i druga chrzestnych spoza Polski, czy ci chrzestni przyjadą, czy to będzie dla nich na tyle ważne, żeby oni specjalnie na tę okazję przyjechali. Jeden z chrzestnych przyjechał dosłownie na 3 godziny ze Stanów Zjednoczonych, więc to było wydarzenie takie po prostu. I mogły spokojnie chyba nic nie dostać. To było najważniejsze, że to było ważne, tak? Że to dla nas dorosłych było ważne. Wyjątkowość tej chwili. Ale jednak my Polacy jesteśmy bardzo silnie związani z Kościołem i te wszystkie sakramenty przyjmujemy jednak z taką, pielęgnujemy je i z taką otwartością. I właśnie są to cudowne momenty do tych spotkań rodzinnych, do tych spotkań na przykład z chrzestnymi. I tak naprawdę nie jest wiele takich momentów w życiu, gdzie wszyscy się spotykają, zjeżdżają i też panuje taka podniosła atmosfera. I ale gdzie trochę też kłótnie wszystkie, prawda, wyciszają się, nawet jeżeli są rodziny. A nawet jak to zapominasz tego dnia. Ale to jest wspaniałe dopełnienie naszej dyskusji o lekturach szkolnych. Że nie warto wyrzucać tego, co tam jest od lat. No i od razu powiedzieć, że Sienkiewicz to jest B, a pan Tadeusz to przynudza i lepiej streszczenie. Ale to trochę, słuchajcie, zacytuję, bo za wami już Grażyna Łobaszewska szykuje się do występu. I muszę zacytować piosenkę, która mnie zawsze powalała, ale jest tak gdzieś a propos tej atmosfery pokoju. Wiele dni, wiele lat czas nas uczy pogody. Dokładnie. Zaplącze drogi, pomyli prawdy. Pamiętacie? Tak. No jak, pamiętam. Ale nie mamy śpiewać, bo tam jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, więc Grażyna Łobaszewska ze swoją najnowszą piosenką teraz wystąpi u nas na zakończenie. Bardzo wam dziękujemy i kończymy tym apelem o to, żeby nie urządzać wyścigu zbrojeń z prezentami. Żeby się kochać. Żeby się kochać, docenić to, że jesteśmy razem. Telewizorami jednak nie będzie. Nie będzie jednak. No i PlayStation. Grażyna Łobaszewska.